Cześć, witam wszystkich w wideo poradniku Aruba Cloud. Przedstawię teraz temat, jak zainstalować Drupal 8 na Ubuntu 20.04 LTS. Drupal jest systemem zarządzania treścią na licencji open source, będący alternatywą dla innych systemów CMS. W obecnym poradniku pokażę krok po kroku, jak zainstalować Drupal 8 na serwerze cloud. Film został zrealizowany na podstawie serii poradników Aruba Cloud. Na potrzeby tego poradnika utworzyłem wcześniej serwer cloud oraz dodałem użytkownika Aruba z uprawnieniami sudo. Zainstalowałem również usługę Sendmail. Przed przystąpieniem do instalacji Drupala zainstaluję dodatkowo serwer www Apache 2, bazę danych MariaDB oraz PHP 7.2. Na początek aktualizuję listę pakietów oraz instaluję Apache 2. Następnie zrestartuję usługę oraz włączę uruchomienie Apache podczas startu systemu. W celu sprawdzenia, czy Apache działa, mogę wpisać w przeglądarce adres IP serwera. Jak widać, wszystko jest w porządku. Teraz zainstaluję bazę danych MariaDB. Zrestartuję oraz włączę uruchamianie usługi podczas startu systemu. Skorzystam ze skryptu MySQL w celu poprawy bezpieczeństwa. Ustawiam hasło dla użytkownika root. Usuwam anonimowych użytkowników. Nie zezwalam na zdalne logowanie się na użytkownika root. Usuwam testową bazę danych. Wymuszam przeładowanie uprawnień. Teraz dodam niezbędne repozytoria w celu umożliwienia instalacji PHP 7.2. Wykonam sudo apt-update. Przechodzę do instalacji PHP wraz z dodatkowymi modułami. Otwieram plik PHP ini. Dostosowuję plik konfiguracyjny do własnych potrzeb. Wykonam restart Apache oraz utworzę plik PHP info.
Mogę sprawdzić konfigurację serwera z poziomu przeglądarki. Po sprawdzeniu konfiguracji serwera usunę plik php.info. Zanim przejdę do instalacji Drupala, utworzę nową bazę danych. Następnie stworzę nowego użytkownika, który będzie miał dostęp do bazy danych DrupalDB. Teraz pobiorę oprogramowanie Drupal 8 do lokalizacji tymczasowej. Rozpakuję archiwum. Przeniosę pliki do docelowej lokalizacji. Nadaję odpowiednie uprawnienia. Przechodzę do pliku konfiguracyjnego. Usunę obecną zawartość oraz wkleję nową treść. W obecnym pliku zamienię wartość example.com na swoją testową domenę testowy.cloud. Teraz zmienię priorytety dla plików indeksujących Apache. Rozszerzenie PHP umieszczam na pierwszej pozycji. Następnie skonfiguruję moduły. Restartuję usługę. Teraz przechodzę do instalacji Drupal. Wybieram język polski. Profil standardowy. Podaję dane dostępowe do bazy danych. Podaję informacje o witrynie.
Gotowe. Teraz można przejść do konfiguracji systemu w celu dostosowania go do własnych potrzeb. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych wideo poradników Aruba Cloud.